Cześć, serduszka. Teraz pośmiejemy się psychopatycznych lekarzy. Zapalenie jest serca, bytności, mięśnia sercowego, połem przyczyny. Jednoznacznie, to są te bytości waszych wyjazdy, pań, twoich mamusi, przyszli do szpitala, że nagle coś w klatce sercowej boli. No bo tak ta, za, zakrzep. Zakrzep jak jest, on idzie normalnie, coraz do wyższej żyłki idzie, wiecie, wyższej, a normalnego człowieka, czyli palenie papierosów, tak, to mam odejmują papierosy, a to tu gówno daje, przy odejmowaniu papierosów, te zakrzepki są. Ale to już regularne żyły twoje się zmieniają. Co można mierzyć, to lewe, prawe ciśnienie wysokości. Jakie jest wysokości i jak twoje żyły wyglądają. No ale oni to tam, aparat lewe ciśnienie i prawe to daje ten sam rezultat. A bzdury. To można wszystko wymierzyć. Ale to trzeba do tego człowieka starszego złapać. Nie, niech to badać się te różnice w biegu i w przyczynku. Wtedy choróbsko idzie. No ale dobra, co to za palenie mięśni? Czy wysokości ból w klatce piersiowej i problem z oddychaniem, jak mają osoby? Tak? To też tym osobom robią przeszczep płuc. Co to jest skuteczne, ale co te zatory dalej są? Bo to nie koniecznie od płuc, żeby na płucach się zatrzymywał zator. No ale taki zator właśnie się, jak jest, a masz ciśnienie, a masz wysokie nieregularne żyły, już patrzone poprzez przeżycia twoje, tak? Że bo mi zakrzepik taki jest coraz do wyższej żyły, szersze żyły. No to mogę coś takiego ulgę. Po paleniu papierosa i zjedzeniu czekolady. I zjedzeniu czekolady. Tak, to mi się tak nie dosyć to robi. Serduszko, bo jak ja pokażę, że wszystko w porządku, ale jak on się utrzymuje ten w żyle ten zator. Za to, co może się przez dwa. No jak się już utrzymuje w żyle ten zator, on się przez 2 tygodnie nie może utrzymywać, to wysokości robi zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie otrzewnej, zapalenie żył, zapalenie płuc, zrobi i tak dalej. Co tam w klatce piersiowej, to wszystko zapalić się może. I grzesica, i wszyscy się wysokości. I kość, i mięsień, kościa, kości. To wszystko może się zapalić od tej zatorowości. A czekoladę i papierosy, tak. Ja już palę i się wynagradzam, tak, co pół godziny papierosy. Mam plusik. I myślę, że ty lubi się wynagradzać. No, czy papierosy polubiłem się wynagradzać. I że będę się co godzinę wynagradzał tym papierosem. A resztę jeszcze się wynagradzam przygodami. Przeżytymi pomiędzy tym wynagradzaniem. No a to tak, to ta czekolada rozszerza mi żyły. I te zatorki, czyli wysokości zatorki i wysokości krwiste, czyli odtrenowana hemoglobina, ona uiszcza mi się w wielkich żyłach. I w ciśnieniu ona wypiera się z wielkich żył, do mniejszych żył później, jak czekolada pójdzie. A tak jak, no mniej czekolady po prostu, ale jak już się za to zrobi, to już zjeść czekoladę. To już trzeba zjeść czekoladę i przez 2 tygodnie się faszerować dwoma całymi czekoladami lub trzema czekoladami, to by coś jak małe żyłki są, to tamte też się rozszerzą żyłki. Jak pójdzie do dużej żyłki i już nie ma większej żyłki, musi iść do małej żyłki, to tamte żyłki się rozszerzą, wiecie? Bo czekolada ma azot z wodorem, azot z wodorem, kola ma azot z tlenem, ogromny daje.
To tak jak Rysporot. No, Rysporot też ma azot, ten. I na Rysporopcie też są takie zatory, występują. Powiększają się. No, a oni tak do wysokości serca wysą zrobią z krwi azot z wodorem. To miliony, ten lek kosztuje miliony. Zamiast żreć tę czekoladę. No to duża cukrzyka tylko, ale niech cukrzy już żre i nie zdechnie. Więc co, no bo to pedofil, cukrzyk to pedofil. No, tak to wygląda. Tu nie jest czekolady, nie jest czekolady, żeby nie było tych zatorów. I te zatory też mijają na zmianę pogody. Lato, zima, jesień, wiosna. Jak tam płuca bolą, właśnie takie oddychanie były co ci ciężkie, bo za to siedzi, to boli, bardzo boli, to mija też właśnie na te zmiany takiego klimatu właśnie, jesień, zima, jesień, wiosna, to dodatkowo jest tu power, że to wam może minąć. Ja za 2 minuty kończę rozmowę, to dosłownie co 2 minuty. No. A oni spozyskają z krwi ten azot i z różnych innych środków wytworzyli, że to się po milionach, to ten. Tu jest pozyskiwanie i świni wysoci, z nerek wysoci na płuca, na płuca, a to jest ten sam jeden środek. Azot z wodorem. Azot z wodorem. I różne środki są drożyzna, drożyzna, tak to spozyskiwać, wiecie? A w wysokości czekolada to jest kilka groszy. Kilka groszy to jest 50 zł, a jak tak lepiej kosztują, to na to wychodzi w liczach 50 tysięcy. No. A właśnie ten sam efekt domowości. To będzie pan domowe lekarstwa dawał w wysokości, wiecie? Domowe lekarstwa, tak. Chorzy lekarze będą się śmiał. No, a oni nie wiedzą, co jest pod wieloma nazwami. Tak w rzeczywistości, w medycynie używa się tylko 20 środków, a resztę a z różnych spozyskań i różnie się nazywają. Tam się przejęzyczyłem, azot z tlenem powoduje to, że wysoci ten, że przyjemności, te żyły rozchodzenia się. I androgen wysoci to niby u kobiety, to też jest azot, tylko z tlenem wysoci. On idzie wysoce wtedy do macicy. Do macicy się wydziela dla macicy. Androgen. Ten azot z tlenem. I wysoce przepona powoduje to, że jest bardziej ukrwiona wysoce. I powoduje to, że pochwytuje więcej krwi. No, to wygląda. Ukrwi się przepona. I macica tak samo od razu dostaje więcej krwi. W wysokości ciśnienie zewnętrzne spada w wysokości krwi. No, tak to wygląda, bo macica pochłania krew. No. I przepona. No, to ten azot tak to reguluje w wysokości gęstość też taką prozaiczną w wysokości. Nie tylko zmiany gęstości krwi. Czyli jak jest więcej azotu tlenem, to hemoglobina jest w wysokości gęstsza, dłuższa hemoglobina jest, dłuższa jest hemoglobina, a jak jest mniej azotu tlenem, to hemoglobina jest krótsza. To tak, to raz, to tak to reguluje, a drugi raz w wysokości, że przepona w wysokości, przepona, czy u krwi się przepona w wysokości, jak jest azotu tlenem, że powiększą się żółki w przeponie. I one pochłaniają krew, wiecie? One pochłaniają. No, u krwi się przepona w wysokości, czyli azot wcale zwiększy żyłki w wysokości, ten w przeponie, i w macicy też zwiększy żyłki, i w wysokości tam się znajdzie więcej krwi. No, tak to wygląda. No, to jest androgen azot wcale, wiecie? Z różnych źródeł go spotykają, i z płodów w wysokości. I to różnie kosztuje, w sensie, a to jest inny i ten sam związek, a zostanę, co w czekoladzie tego macie w pizzu, czy tam i w coli troszeczkę jest też tego, bo w kawie jest
Przy każdym z kawy, to jak samo powiększałam te żyłki wysokości, co tam, rispole powiększę, to samo, rispole dla kawa, to samo, a z ostrzeniem wysokości, później chloroprosi, kropiksol powiększa wysokości, czyli wysokości ten, no, no, kropiksol, czyli ten, no. Halopiridor wam powiększa te żyłki, no i ciśnienie spada z krwi, buzi, buzi. No, to tak wygląda, bo tamto też zostanę, to takie oddziaływanie, tak, takie ma. No, buzi, buzi. No i co to tutaj jeszcze do tego powiedzieć? A to jest jeden i ten sam związek, wiecie? Nic więcej się tu nie zmienia. No. Co tam jeszcze do tego? Aha, i tu w czekoladzie właśnie, w czekoladę wysokości. Mówią, że tam jakiś jakiś taki związek, tak go nazwali. Pierdolnięci wysokości. No, nie wiedzą, jeden związek nazywają na milion razy chorzy lekarze wysokości. Że to są całkiem inne związki, a to jest jeden i ten sam związek, wiecie? Po prostu to jest spierdolnięte bytości. Nie widziałem jeszcze normalnego lekarza. Wszystko popierdolnięte. Ale są, na pewno są, ale to chrześcijanie, tylko z nich jeszcze normalności występuje. A co tu chciałem powiedzieć? No, ten związek wysokości, że nie daje się psu, że ci zdechnie, mówią wysokości. Jakie to jest popierdolone, aż tak do tego ten mit o tym, że zdychanie psa ulży wysokości. Bo się obserwuje, że to jest antykoncepcyjny środek tak samo. Te czekolady, jak narzeszy, to możesz poronić, bo przepona wewnątrz wysokości ten i płód inaczej jest dożywiany. Bo później, na przykład, jak ma być go mniej wysokości, to też jest poronny, to środek poronny. No, tak to wygląda. A przy przyjemności, no, że pieski małe umierają. Jak ma laktację, czyli karmi piersią ten sunia i wysokości dać się suni wysokości ten środek, czy tam była w ciąży i dawało się czekoladę. To płody umierały, to małe szczeniaczki umierały, nie tam pies, że umierał wysokości, wcale psu się nic nie działo, tylko szczeniaczki umierały, bo jest poronny. No bo wysokości wessa krew wysokości i płód musi wysokości pod większym ciśnieniem wysokości, większym ciśnieniem ten, bo ten androgen ustępuje później w ciąży. A przy zapłodnieniu jest on dobry, gdzieś tam przy pierwszych tych, a on później ustępuje. Płód musi pod większym ciśnieniem pozyskiwać jedzenie i przysiłcze, wiecie? A w końcu, jak jest go za dużo, to płód jest, zagłodzi się płód. Zagłodzi się płód. No, i szczeniaczki umierały. I to czują, aż dawajcie czekoladki w waszym piersiom. Na 100%, 120% nic im to nie szkodzi. No, jakby była w ciąży, to wtedy. A tak to nie. To tylko poroni najwyżej i nic więcej. No, to następnym razem będą nowe szczeniaki. A tak może, powinienem mieć też przyjemność czekolady. No, oni że za to trucizna dla psa, to jest takie chore psychicznie. Telewizja o tym tak głosiła, to jest chore psychicznie, razem z telewizją włączyłem wysoci. No, pierdolca mają. No, ale tutaj jeszcze jest taki z herbatki, ale to z herbatka też jest wysocznia poronnie. Ten nospę. No to jeśli robisz herbatki, to tam można Chyba na musisz egzy... gadać głośno, chyba. Proszę? Musisz gadać głośno. Tak, żeby mnie słyszeć było do komórki. Jak nagram filmik, to przestanę gadać. Później cały dzień będę milczał. No. Lizusy Jarka. Lizusy Jarka.ok, wiecie? Lizusy Jarka.ok. I tak samo internet jest mój taki sam. Ikona ok. Lizusy Jarka.ok. To sobie możecie wejść na internet. Na całą witrynę, cały internet. Okeja jest moje.
Ale tutaj z Jarka wejdziecie sobie, to tam też jest jak robi się NOSP, wiecie? A NOSP to dokładnie nie chcę powiedzieć, muszę przecież jeszcze leczyć witaminki w wysokości. Jaki to jest związek i wszystko, ale to też jest poronny. Poronny. Jedźcie sobie NOSP, to też możecie mieć aborcję. Za darmo. No to wam też błogosławię. Dziecko się, jak się jest gotowym, by coś przychodzi na świat, a nie i w starości się ciśnie, jak już się nie może. Nie ma ochoty wychowywać. No, jak się jest planowane dziecko, to na świat przychodzi. Tak najlepiej. No, jakbym ja mężczyznę androgenu nie miał. Jakbym ja mężczyznę androgenu nie miał. I u kobiety się doszukaliby, że przysadka wytwarzają androgen. Jakie popierdoleńce głupie. A mi mężczyźnie to wydziela. Też mam androgen. Tylko nie mam macicy i nie mam takiej funkcji i nic więcej. Tak, kontrolowane to jest w czasie cyrkulacja wysokości miesiączkowania, ale to tyle. I nic więcej. Nie jest żadna przysadka ani nic. Gibnięci lekarze.